Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, mniej politycznie, a bardziej można powiedzieć hazardowo-ekonomicznie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jest do wygrania 600 milionów w totolotka. Jest tak zwany Powerball. No Powerball, on ma, trzeba wypełnić 5 liczb 69 plus jedną dodatkową, jedna z 26. Także te numerki, no kupiłem 3 losy po 2 dolary, czyli 6 dolarów. No właśnie, żeby zobaczyć, pokazać, jak to wszystko działa. No 5 dolarów do stracenia, no ale filmik zarobi 63 centy, także jest tylko stracone 5 dolarów z haczykiem. No żarty naokoło, na bok. No jest to ciekawe, nieprawdopodobne, że w Ameryce tyle ludzi gra. To te skrapki są jeszcze gorsze. Czasami się przychodzi do jakiegoś sklepu na stacji benzynowej, to ludzie kupują całe książeczki tych zdrapek. Ja nie wiem, ile tam jest, 50 czy 100. Kupują to po dolarze, po 2 dolary. Ciężkie pieniądze wychodzą. W totolotka jest to samo. Teraz ten Powerball, no to jest on jest losowany 2 razy w tygodniu. On jest losowany w środy i w soboty, tak, także 2 razy w tygodniu jest, no i skąd się wzięło te 600 milionów? No nikt nie wygrał przez ostatnie 15 tygodni, czyli te 15 tygodni to jest 30 losowań i nikt nie wygrał. No ja mam taką trochę teorię spiskową, no i możliwe, że zainwestuję 100 dolarów za jakiś czas, zainwestuję, no przeznaczę na stracenie, bo kupię 100 takich na szybko, w Ameryce to się nazywa quick pick, to będzie 50 losów, no i zobaczę, czy ta dyscyplina dodatkowa będzie pomiędzy 1 a 13, czy pomiędzy 14 a 26. Moja teoria spiskowa jest taka, że system komputerowy nie oszuka, nie wybierze wygranych, ale system komputerowy może dać tą dyscyplinę dodatkową albo w tej dolnej połowie, albo w górnej połowie. Także te prawdopodobieństwo można zmniejszyć przez 2. No, matematycznie no, wszyscy mają jakieś takie dziwaczne systemy. No, mało kto wygrywa. No, ale te 5 z 69 plus dodatkowa 1 z 26, no to szansa na wygranie jest 1 na 300 milionów. No i teraz można by było powiedzieć, no jak jest 1 na 300 milionów, no to jeżeli ktoś wypełni wszystkie możliwe kombinacje, a jest 600 milionów do wygrania, no to bankowo wygra. No nie jest to tak do końca. Robili coś takiego, no tyle tylko, że jeżeli będzie dwa losy wygrane, piątka z dodatkiem, no to wtedy te 600 milionów się dzieli na 2, no i już wtedy tylko po 300 milionów. No i wtedy zainwestować 300 milionów, no to się nie opłaca. Do tego dochodzi jeszcze, że z tych 600 milionów, jak jest jeden los i się wygra, no to podatki w zasadzie federalne zabierają 60-40%. Także zostaje zabrane dosyć sporo. Do tego jeszcze są zabierane podatki stanowe. No stanowe w zależności od różnych stanów, no to od 0% do 12, 13, 14, tak jak w Kalifornii powiedzmy. Także no jest dużo chętnych. Na losie jest napisane, że 50% zostaje. 50% zostaje, jest przesuwana do tej wspólnej kasy, no i to tak idzie. Dlatego te wszystkie stany po prostu wciągają się do tej wspólnej krajowej loterii Powerball, bo to są jakieś makabrycznie wielkie wygrane.
Stany dostają z powrotem połowę tych pieniędzy, ile ci ludzie w tym stanie wydadzą. Później te pieniądze mówią, że idą na szkoły, na nauczycieli. No idą do budżetówki. Jak ktoś jest starszy, powiedzmy, niż 50 parę lat, no to pamięta, w Polsce był totalizator sportowy prowadzony przez no w ramach socjalizmu, tak? To była ta utopia dla ubogich. Ludzie siedzieli, skrobali te numerki, chodzili do totalizatora, w tym totalizatorze tam stemplowali, kolejki były zawsze, ludzie mieli systemy, wygrywali tam dwójkę, trójkę, czy czwórkę, no ale to zawsze tak jest, że ilekolwiek nie wygrali, to zawsze trzy razy więcej przegrali. No ta ironia socjalizmu to była to, że to złudzenie fachowcy od hazardu w Polsce zrobili otoczkę tego totalizatora sportowego. To były numer 6 zapasy, numer 17 wyścigi konne, numer 22 jakieś bobsleje. No i siedzieli i to pieprzyli takie głupoty i człowiek jakoś tak podświadomie nie czuł tego, no ale to było jedno wielkie oszukaństwo, jedno wielkie oszukaństwo. No, to oszukaństwo to jest też ciekawe, że wzięło się w sumie z Murzyni. Murzyni byli bardzo bardzo w tym, no są dużymi hazardzistami. Teraz Chińczycy na dzień dzisiejszy to są strasznymi hazardzistami. Tam w Makao, tam w Hongkongu, gdziekolwiek tam jest, to wydają ciężkie pieniądze. W Ameryce tak samo, w tych wszystkich miejscach, gdzie jest jakiś hazard, to Chińczycy wydają ciężkie pieniądze. No ale czarni z jakiegoś powodu liczyli na te wygrane. No i płacili tam parę centów. No w tych lokalnych numerkach to jest... To się nazywało czarnych loteria i włoska loteria. Pociągające jest to, że na taką małą skalę wszyscy znali kogoś, kto wygrał. Także jeżeli było miasteczko, dzielnica, tam zawsze ktoś wygrywał, no bo szanse były, bo to były trzy numerki, trzeba było wybrać. Także, że jest tysiąc kombinacji. Ci wszyscy nielegalni mafiosi wypłacali $600 z tysiąca. Także jeżeli ktoś kupił loterię, te numerki za dolara, dostawał 600, no to zawsze ktoś gdzieś jakoś tam wygrał. No było 40% do podziału, tak, także tam 25%, 20%, no to dostawał ten, który nosił tą książeczkę i sprzedawał te losy tam po 10 centów, 50 centów, ilekolwiek to było, no to też były spore pieniądze, bo ludzie na hazard wydawali pół godziny, czy godzinę, czy tam całą dniówkę, bo myśleli, że wygrają. No ale szansa wygrania jeden na tysiąc, no to nikogo nie przerażała, bo oni właśnie się łudzili się tym, że ktoś tam wygrał i oni mogą wygrać. No państwo szybko się zorientowało w Ameryce też, no w Detroit, w Chicago, w Nowym Jorku, no w Cleveland, we wszystkich tych miastach działały te miejsca hazardu. Policja ich tam ścigała, no ale policja też dostawała łapówki. To wszystko było korumpowane, bo to były takie nieprawdopodobne pieniądze, że to było setki tysięcy, miliony tysięcy na tym hazardzie były robione. Ameryka no jest zbudowana na chrześcijaństwie, na protestantyzmie, miała tą swoją własną no przygodę z prohibicją, dlatego że Purytanie doszli do wniosku, że alkohol rozwala ludzi. Także to nie było, to było niepopularne. Dlatego Ameryka ścigała alkohol, Ameryka ścigała ten hazard. No ale w pewnym momencie politycy i urzędnicy i cała budżetówka doszła do wniosku, po co mamy wydawać na policję, żeby ich ścigała, po co
co mamy mieć skorumpowanych policjantów, prokuratorów i tak dalej, no bo tak było, sędziowie byli skorumpowani, no to sami wzięli w swoje ręce. I tak jak wspomniałem, w New Hampshire pierwsza loteria zrobiła się w 64 roku, no to było tak, że tam przyjeżdżali ludzie z sąsiednich stanów. Ludzie przyjeżdżali z innych stanów, brali pieniądze od sąsiadów i jeździli kupować kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset tych tiketów. Bardzo często było tak, że jeden stan. No i później to się rozprzestrzeniało. Jak się rozprzestrzeniało, poszło do tego stanu, to sąsiedni stan nie miał, to ci ludzie znowu jeździli przez granicę, kupowali. No i teraz na te 50 stanów, no to Powerball, to ja nie wiem, ile stanów jest w to włączone, no ale przypuszczam, że co najmniej 40 stanów jest. Jak oni płacą? No czasami też płacą. Tak jak mówię, można wybrać gotówkę, ale to czy ciężkie są obciążenia, ale można wybrać na 30 lat, no to wtedy dzielą tą sumę na te 30 lat, no i płacą je, można to oddać w spadku, inwestują, te pozostałe pieniądze jakoś tam inwestują i obiecują tam jakiś zwrot 5%, tak, także to się wszystko jakoś dodaje, jest inflacja, spadek wartości tej wygranej i tak dalej, no ale to jest też kontrowersyjne, bo część ludzi mówi, no wygram 600 milionów, wezmę tam 350 milionów i zacznę inwestować. No, to jest też ciekawe, że ludzie wygrają z nienacka i raptem myślą, że będą inwestorami. No, to z reguły tracą, ale to nie tylko, że inwestują, ale to kupują samochody, kupują domy, oddają na kościół, na synagogę, na jakiś zbór, kupują domy sąsiadom, pożyczają i tak dalej. I tak dalej. No i te pieniądze szybko się rozpływają. Także czasami ludzie trafiają do więzienia. Był taki przypadek, że facet wygrał chyba 10 milionów. No i właśnie zaczął kupować jakieś inwestycje, złoto, jakieś nie wiadomo co, a nie płacił podatków, nie płacił alimentów na swoją córkę. Później stracił wszystkie pieniądze, no i wylądował w więzieniu za niepłacenie alimentu. Wydawałoby się, że roztropny człowiek, który wygrał takie pieniądze, powinien odłożyć na taki przypadek właśnie. No ale nie są w stanie, bo często ludzie są też mordowani, zabijani przez znajomych, przez rodzinę. No jest to po prostu coś nieprawdopodobnego. No te numerki się skończyły. Lata 50., 60., 70. to już loteria weszła. Są też kino, nie kino. W tym wypadku no, ja zapłaciłem $3 za te 3, 6 dolarów za te 3 różne loterie. Też jest ciekawe, że dają taką szansę mnożnika. Także za dolara więcej może być mnożnik i wtedy jeżeli powiedzmy się wygrywa, no szansa na wygranie jedynki, no to jest 1 na 92. No a się wygrywa się $4. Także widać jak to jest. Szansa na wygranie tej dyscypliny dodatkowej, no to też jest 1 na 40, a się dostaje $4. Także kompletnie nie ma czwórka. Czwórka to jest 1 na 40 tysięcy, a płacą nie tak dużo. Za czwórkę płacą tylko $100. Za piątkę płacą milion dolarów. No jak się zapłaci dolara górką na te $2, no to jest 2 miliony.
Także nie są to duże pieniądze. Czwórka sama w sobie, no to jest szansa do wygrania 1 na 1 000 000, a płacą tylko 50 tysięcy. Także widać, kto robi na tym pieniądze. No wszyscy ci, co pracują w loterii, wszyscy ci, którzy sprzedają, no bo we wszystkich tych delikatesach prowadzonych przez Hindusów, jak oni sprzedadzą jakiś wygrany los, no to dostają tam jakąś działkę. Właśnie a propos też tych delikatesów, ostatnio zamknęli ludzi właśnie z Dalekiego Wschodu, tam nie wiem, czy oni mieszkali w New Delhi, czy w Starym Delhi, ale prowadzili delikatesy i oni się zorientowali z jakiegoś powodu, że te wszystkie zdrapanki mają jakiś system. No i ten system doprowadzili do tego, że byli w stanie wychwytywać wygrane. No nie wiem, z kim oni współpracowali, z tymi dostawcami, niedostawcami, no ale jeden z tych, ten człowiek z New Delhi za bardzo się rozbestwił. No pisali o nim, że on wygrał 1 000 000, później wygrał 2 000 000, później... No i loteria przez długi czas ma swoich tam, no nie tyle szpiegów, ale swoich detektywów, czy pracowników, którzy powinni sprawdzać prawdopodobieństwo, czy co się dzieje, no ale nie robili przez tego. No i on się dosyć rozbestwił, taki zadowolony właśnie w gazecie zawsze mówił, że ma takie szczęście. Później się okazało, że pomagał temu szczęściu. No hazard, jak to mówią, no raz na rok, no to można się zabawić, raz do roku, właśnie przy takich 600 milionach, no to pójdę i kupię te parę losów. No raczej nie na chybił trafił, niektórzy mówią kupować na chybił trafił, niektórzy wypełniają swoje numery, no tutaj to też jest ciekawostka statystyczna, no bo z reguły ludzie to używają dni swoich, dni i miesiące, tak, także dni, no to jest 31 maksimum, miesięcy jest 12, także to też przesuwa te wszystkie wypełnione te tikety, nie jest to po całości tych wszystkich możliwości, tylko jest w tych dolnych granicach. No jak jeszcze, jeżeli ktoś zacznie używać tam powiedzmy rocznika, no to można, no można do 1969 od 1901, także od 1 do 69 można tego używać, no ale to też to przesuwa, tak, także te przyzwyczajenia, te możliwości, niemożliwości wyboru, co ludzie robią, no to właśnie prawdopodobieństwo jest troszeczkę przesunięte. Jest zabawa, no na pewno jest zabawa, jest jakieś zadowolenie, no tyle tylko, że biedni. Najgorsze jest to, że ludzie biedni proporcjonalnie do swoich zarobków wydają za dużo, no i to jest też smutne. No kiedyś, kiedy gangsterzy włoscy czy murzyńscy zarabiali na tym, no to te pieniądze były jakoś lokalnie wydawane. Później jak wszystkie te numerki przestały być ścigane i zostały zaadoptowane przez urzędników i przez budżetówkę, no to teraz ludzie jeszcze więcej wydają. No to jest ciekawostka. Także zobaczymy. No zobaczymy, czy wygram 1, 2, może dodatkową. No dobrze by było 5 z dodatkiem, także jak będę jutro zadowolony na filmiku, to będziecie wiedzieli, że wygrałem 300 milionów. No jak będę też zadowolony, no to będzie to samo, no że po prostu też nie wygrałem, a miałem niezłą zabawę. Zobaczymy czy zrobię ten eksperyment, czy to warto za $100 kupić te 50 losów, żeby zobaczyć, czy faktycznie ta liczba dodatkowa jest od 1 do 26, czy tylko 1 do 13, albo od 14 do 26. No ta dystrybucja byłaby ciekawa.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na konserwatystów. No, oni bardziej wiedzą, co się dzieje, co działa, co nie działa. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, że już chyba i wy zrezygnowaliście z niego. Mam nadzieję, że żałujecie za swoje wybory. No teraz wybory 2022 międzyprezydenckie, macie szansę to naprawić, 2024 wybory prezydenckie, jeszcze bardziej macie szansę to naprawić. Zdrowia dla normalnych, no i szczęścia w graniu, jeżeli gracie. Napiszcie, co sami uważacie o tej iluzji dla ubogich, gracie czy nie gracie. Zdrowia dla normalnych.